Siema, tutaj Ujas i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. No i dzisiaj będzie ostatni odcinek, jeżeli chodzi o Disc Fusion i Budokai Tenkaichi 1, czyli Ranking Battle. I na koniec weźmiemy sobie, myślałem czy nie wziąć Goku Saiyana 4, ale często dosyć nim grałem, więc może nie będzie Vegeta Super Saiyan 4. Ustawiałem tutaj sobie to, co chcę, tak. Także dobra, jedziemy. No i dobra. Ostatnie 20, tam mniej walk zależy. Będą challengerzy, no i jedziemy. Dragon Ball GT. Także, let's go. Super Baby Vegeta, spoko. Niechaj będzie, no i zobaczymy, jak to się będzie tam prezentowało, bo nie wiem, czy wszyscy będą z GT, czy będą jacyś jeszcze inni przeciwnicy. Chyba wszyscy, no nie wiem, chyba aż tylu postaci z GT nie ma, zobaczymy. No jestem ciekaw samemu. Na razie sobie jedziemy. Zaczynamy. Okej. Ciekawe, że masz chwyt Goku, jak Baby to jest postać, która wchłonęła Vegeta. Ciekawe. Ale okej. Dobra, Spirit Breaking Cannon. Fajny, bardzo szybki rush. Swoją drogą. Super. Na razie jest git. Wyjdźmy stąd, bo troszeczkę przeszkadza to faktycznie. Fajnie. Ups. Chyba można to zakończyć. Spróbuję walnąć ultimate, jak się uda. Jak mi pozwoli w ogóle. A co ja tam mam dokładnie? Aha, to jest finish sign. No dobra. Nie wiem, czy on mi pozwoli. Chyba nie. O, a może jednak. Ups, no nie, nie zdążyłem. No dobra, trudno, będą inne okazje. Na ultimate'a, szkoda, bo przez to nie będzie właśnie jakieś super rangi, ale cóż. Zobaczymy dalej. A, wiedziałem, że będę walczył ze sobą. Ale nie spodziewałem się, że tak szybko. O, on nie challenger, a tu akurat bardzo dobre, że w tym momencie Zangia się pojawiła. To znaczy, że nie będę musiał walczyć z samym sobą. Bardzo fajnie. Proszę, w idealnym momencie. Bardzo fajnie. Dobra, Zangia. Dobra, nie ma jakoś dużo zdrowia, nie powinno być jakoś źle. Zobaczymy. Powinniśmy sobie poradzić. Dobry start. Okej, tyle wystarczy. Sporo dostała. Trap shooter jest dosyć łatwy do ominięcia. Dobra, no jest git, jest git. Spróbujmy sobie ultimate'a szybko zrobić. No i fajnie. Jest git. Skończmy to. Jak się uda. Na przykład teraz. Piękny. Final Shine. Który był tylko w GT. Którego zobaczyliśmy tylko raz albo dwa. Także troszeczkę smutne. Fajnie jest. Zetka. Wow, 39 sekund tylko. No i zobaczmy. A patrzcie, już nie ma postaci z GT. Tylko są jakieś zwykłe. To one pewnie muszą być wzmocnione. Pewnie mają wzmocnienia, tak jak te ostatnie postacie w Mission 100. Dobra, ciebie ominiemy, ciebie też. Z Goku możemy sobie zrobić walkę. Czemu nie?
Okej, okay. Gogeta może też spróbuję pokonać. No i dobra, zobaczymy. Będzie ciekawa walka. Ten Goku jest silny. Także zobaczymy. Ani nie. Nie udało mi się go podnieść. Dobra, trudno. Ładuj się, Vegeta, ładuj. Jakiś raż by się przydał, coś. Zobaczymy, co on zrobi. O, właśnie, na to czekałem. A, teleportował się gnój. No dobra. Coś jeszcze zróbmy. O, to nie było za mądre. O, nie pozwolę ci, na pewno, nie? Dobra, chyba nie zdążył. Dobra, wykończmy go. Spróbujmy. Dobra, mam cię. Elegancko. No i w końcu. Vegeta pokonał Goku, chyba mu się przyśniło, ale dobra, udało mu się. Fajnie. Nie no, muszę z tym Gogetą, z Saiyanem czwartym spróbował właśnie, no muszę. Jestem ciekaw tych późniejszych, może to są sami challengerzy, czyli będą wszyscy mieć więcej zdrowia o jeden pasek i będą silniejsi ogólnie. Zobaczymy. Tak mi się wydaje coś, że po prostu wszyscy będą jak challengerzy. Jestem ciekaw. Okej, okay, jedziemy. Oj, to będzie trudna walka. To będzie trudna. Bardzo trudna. Pięknie dostał. Przez budynek. Nie wiem, czy ja wygram to. A jednak. Fajnie. Z Gogetą. Nie spodziewałem się, że wygram tego Clasha. Ale wolno ładuje. Zauważyłem. Okej. O ty gnoju. No nie fajnie. Szybki jest, no szybki gnojek, niestety. Ale dobra, damy sobie radę. Finish sign. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. On ma ultimate'a. I pewnie to wygra. A jednak nie. No proszę. O, bo maszowałem. Bardzo szybko. Dobrze. Gogeta pokonany, proszę bardzo. Okej. No i zobaczmy, o co chodzi z wami. Ja muszę... Ile możemy sobie minąć? Saibaman. Znowu? Nie, no za dużo tych challengerów. Ale w sumie... Syn Shenron to fajne, bo go nie było. Może być, no ale za dużo tych challengerów, będę musiał znowu wrócić do kilku walk. Dobra, w sumie ciekawa walka, też kanoniczna. Chociaż nie, to on już był Omega Shenronem, jak Vegeta się pojawił w tej formie. Syn Shenron, który jest challengerem, no to nie będzie fajne. Ale spróbujemy to zrobić. Może się uda. Oj, nie tak, nie tak. Dobra, moja kolej. Ale dziwna walka. Dobra, nie możesz się transformować, nie? Raczej nie.
Wątpię. Co się dzieje? Nie wiem, co robię sam. Ma jeden bardzo nieprzyjemny atak, który ciężko zablokować. Ale na szczęście go nie używa. Na szczęście nie. Dobra, też sobie wezmę Max Powerka. Jeszcze raz. O kurde, oj niedobrze, bardzo niedobrze. Na szczęście odleciałem i mnie nie trafiło. Bardzo fajnie. Dobra, a tym się uda? O, no i super. I fajnie. Wykończony. A jest, Vegeta pokonaj najpierw, super. Kolejny challenger, co oni się tak pojawiają? Matko. Ty nie zobaczę, o co chodzi z tymi postaciami. Captain Ginyu, Dr. Jiro, Majin Buu, Frieza, jakie dziwne zestawienia. Nie wiem, weźmy sobie Videl, zobaczymy, o co chodzi z tymi postaciami. Niech będzie Videl. Teraz się przekonamy. Nie no, Videl wygląda normalnie. Nie ma więcej zdrowia. No zobaczymy, o co chodzi. Pewnie o to, że komputer jest na wyższym poziomie. Bo nie wiem, co jeszcze może być. No chyba tak. No tak to wygląda. No chyba tak. Videl nieźle walczy. Muszę przyznać. Kurde, przestałem walczyć. No, to musi być wyższy poziom chyba. Naprawdę nieźle idzie. O rety. Dobra, to powinno być tyle. Super. No jak z Videl było tyle problemów, to boję się, co będzie dalej. Boję się, co będzie dalej. Okej. Dobra. To był Videl, to może Captain Ginyu zobaczyć, jak z nim pójdzie walka. No nie wiem, faktycznie nie widzę żadnych różnic. Czy dali jakichś losowych, by im się postacie skończyły? Bo Captain Ginyu już był, gdzieś tam znacznie wcześniej, pamiętam. Już na pewno był. No ale chyba faktycznie mają po prostu zwiększony poziom trudności. Okej. Więc zobaczymy, jak pójdzie. No, często się bronią, widzę. Nie dość dobry jest ten chwyt, naprawdę. Okej, co on zrobił? O, zwiększył sobie wszystkie staty, ale się zranił. Ciekawe. O kurde. Dobra, udało mi się. Nie wiem, czy uda mi się to wykończyć. Chyba nie. Wątpię. Ale nie szkodzi. Teraz go wykończymy. Ślicznie. Dobra, dalej. Czy to już nie jest czasem top 10? Jak mi się wydaje. No już dawno jestem w top 10. Tu troszeczkę pomijałem. Dobra, ale tu nie będę już omijał. Jak się pojawi challenger, to już nie będę nikogo omijał. Tylko wszystkich tu sobie pokonamy.
Dobra, jestem ciekaw, kto jest na szczycie, ale wydaje mi się, że tutaj naprawdę dali jakieś losowe postacie już. Nie mieli pomysłu. Co jest dziwne, bo przecież w tej grze jest tyle postaci. Spokojnie by zapełnili fajnie ten ranking. No ale okej, najwyraźniej im się już nie chciało, nie wiem. No chyba tak. Okej, jedziemy dalej. Majin Bu. Pad Bu. Może być... A, dobra, nie będzie tak źle. Bez przesady. O, no to było groźne. Chciałem polecieć od tyłu, ale źle nacisnąłem. Nie to, co trzeba. Na całe szczęście nie wpadłem w tą falę. Dobra, to ultimate teraz na koniec. Spróbujmy to skończyć. Jak się uda. Kurde no. Cwaniaczek. Dobra, o dziwo nie użył ultimate'a, ciekawe. No dobra, jego błąd. W takim razie. Okej, po prostu go wykończmy. Mało ciekawe zakończenie, no ale cóż. Nie zawsze się uda. Dobra, kto tam dalej był? Frieza chyba. Tak jest, Majin Buu, Frieza, Cell, okej. No ciekawe, kto tam wyżej jest? Nie wiem, jakby bez żadnego ładu i składu to wygląda. Losowe postacie są. Dobra, to jest Frieza pierwsza forma, okej. No chyba ma Rasha. Na pewno ma te swoje laserki, które zawsze rzuca. Na 100%, no dobra. Jedziemy. Oj, chyba wpadnie. Tak jest. O, jak to go trafiło? Przecież ile ja od niego byłem. No proszę. Dawaj, Frieza. A, nie tym razem groję. Kurde, zapominam, jak to zawsze się robiło. Żeby podlecieć w górę. No to musi być trójkąt w takim razie. Kurde, nie podoba mi się ta walka pod wodą. No podleciałem mu jeszcze pod atak. O, jeszcze się power-upuj przy mnie, gnoju, na pewno, no. Jeszcze tego by brakowało. Dobra, super. No i tyle. Frieza leży, idziemy dalej. Już końcóweczka, już końcóweczka. Dobra, teraz kto będzie? Cell, potem jest Piccolo, Saiyan Sagi. No dziwne, dziwne ustawienia. Dobra, dawaj. Nie wiem, myślałem, że będą silniejsi, że będą walczyć jak Challengerzy, no ale nie, walczą tak jak reszta w sumie. Bez większej różnicy. Okej. Kurde. To będzie najgorsze. Ten głupi chwyt, on będzie co chwila go używał na 100%. Kiedy tylko będzie miał okazję pewnie. Kurde, no jak to się robiło? Jak się leciało do niego? Już zapomniałem. Okej, to wiem. O kurde, nie przygotowałem się. Muszę zobaczyć, jak to się robiło. O matko, no. Serio? Dobra, zjedz to. Spróbuj to wchłonąć.
A, tym się robiło, no dobra, już wiem. O, na pewno, tylko na to czekałeś, gnoju, wiedziałem. No teraz to na pewno mnie wchłonie. O, wiedziałem. No po prostu najgorszy chwyt możliwy. Dobra, na szczęście jest w miarę przewidywalny. Super. Dobrze, nie będzie żadnego wchłaniania energii, jedziemy dalej. Chyba już teraz nie mogą być challengerzy, bo już jestem za wysoko. Patrzcie, wracamy do Saiyan Sagi. Jest Piccolo, Kid Gohan. Nie wiem, dziwne, dziwne. No ale dobra. Chodź tu, gnoju, jedziemy. Dobra, Piccolo, pokaż co potrafisz. Już będziesz spamował. No i co, nie odlecisz sobie tak po prostu? Co on robi? Jeszcze zdążyłem się podładować. Dobra, o ty gnoju. Dobra, to łatwe to nie będzie. Może go trafię. Nie, jednak nie. O, za późno. Teraz to se mogę. Teraz to se mogę. Za późno. No a żeś go odrzucił? No naprawdę. Po prostu świetnie. I jeszcze wpadłem w to. 20 tysięcy obrażeń. Kurde, no Piccolo rozwala mnie na razie, muszę przyznać. Jeszcze wpadłem w ten Special Beam Cannon do niego. Kurde, co ten Piccolo robi? No nie mogę go ogarnąć. Nie wiem, co on chce ode mnie. Ty walczysz, ty uciekasz. Co ty robisz? To nie był za dobry pomysł, żeby tak przy nim to robić. Dobra, nie wiedziałem, czy to jest samo namierzające się, czy nie. Jeszcze wygrał to skubaniec? Naprawdę zaraz mnie pokona. Kurde, wygra to chyba. Uff, myślałem, że mnie złapie. No bo mało brakowało. Prawie to gnój wygrał, no ale nie był silniejszy, po prostu ja odwaliłem. I strasznie słabo teraz walczyłem. Okej. Dobra, Kid Gohan, to co, Goku będzie pierwszy z Saiyan Sagi? No tak to wygląda. Wróciliśmy sobie do początku. No bo tak, większość przeciwników teraz była z Saiyan Sagi. I no, ale nagle później był Majin Buu, Frieza, Cell. Okej, nie wiem czemu tak to posortowali. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Co autorzy mieli na myśli? Kurde, naprawdę mnie złapało to? A dobra, on będzie spamował teraz tym. Pewnie. No dawaj, zrób to swoje, moja kolej. No naprawdę, niezłe mam problemy, widzę. Trzeba się trochę ogarnąć. No właśnie. O to chodzi. Kurde. No to było groźne. To było groźne. Ale szaleją te postacie ostatnio. Naprawdę. Nieźle. Okej, teraz kto tam był? Vegeta ze Scouterem? Tak? No i jest Goku, faktycznie pierwszy, ale Goku z tego, z Buu Sagi. Okej. Może on będzie jakiś super przykokszony, no zobaczymy. Jestem ciekaw. Co ty masz? Galigana, Rasha?
który leci prosto. Ciebie pamiętam jeszcze w miarę. Ciebie kojarzę. Dobra, idziemy dalej. Ups. O, kurde. Cwaniaczek. Dobra, na razie jest git. Będzie ładował na maksa. Nie, na razie nie. Dobra, co on kombinuje? O kurde. Teraz moja kolej. A, ty cwaniaczku. No dobra, niech ci będzie. Teraz już wiem, jak to robić. Okej. Saiyan Solo, niech ci będzie. No to teraz się podłożyłem. Ale dobra, przynajmniej się teleportowałem. Przynajmniej tyle. Spadaj. No i dobrze, finał. Ostatni przeciwnik. I powinienem za pokonanie tego Goku dostać właśnie ten kolczyk. Jeden z tych dwóch. Tak, jesteśmy, zgadza się. No i dobra, zobaczmy. Może on jest lepszy, jestem ciekaw. Może jego ulepszyli. Uuu, dziękuję, że tą muzyczkę daliście na finał. Bardzo fajnie. No, zobaczymy. Nie, wygląda jakby miał normalne staty. Ciekawe. No może poziom trudności kompa jest wyższy. Ale chociaż muzyczkę dali, fajnie. Miło. Dobra, zobaczmy, co on będzie kombinował. Bo coś mu nie ufam. Mimo wszystko. Dobra, na razie jest moja kolej. Dobra. Lecimy. Ładnie, dużo dostał. Bo niegroźny jest kompletnie. No nie wiem, na razie nic się nie dzieje. Nie wiem, co on ma takiego specjalnego. Będzie mógł się transformować jako jedyny? No na razie nic się nie dzieje. Dobra, spadam stąd. Chciałbym na koniec zrobić ultimate'a. Bo nie wiem, czy on mi da to zrobić. Chyba nie. Dobra, niech on też się ładuje, no dobra. Kurde. No jak on mi przypierdzieli ze Spirit Bomby, to się zesram. Teraz cię mam. Nie tym razem. Jest, udało się. Super. Może być. Pięknie. No i co, to tyle. Wygląda na to. Pierwsze miejsce pokonane. Dostajemy teraz ten kolczyk. Jest! 17 Scarf. O, super, będziemy jego szalik nosić, ten pomarańczowy. Tą chustę. No i tak, to tyle. Tutaj już wszystko. Cała setka, znaczy setka, 99 pokonana. No i dobra, czyli Disc Fusion Budokai Tenkaichi 1 Ranking Battle uważam za zakończone. Jesteśmy na pierwszym miejscu, no chyba z samym sobą nie możemy walczyć. Także super. Więc w kolejnych odcinkach będzie Budokai Tenkaichi 2 i sobie przejdziemy do tamtego trybu. No ale jak na razie w tym odcinku to by było na tyle. Siema!